Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i. Michał Paliński. Jesteśmy z Dela gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Widzę, że dzisiaj rozmawiamy w szerszym gronie. Aha, tak. Mam nadzieję, że to dobry początek, żeby zapraszać do naszych rozmów gości. Również takich, co nie lubią być zapraszani, nie lubią się nie, pokazywać nie. i robią jeszcze takie <laughs> miny. Ale przemoc instytucjonalna działa, więc. No dobrze. No to co? Z, z dwoma profesorkami porozmawiam dzisiaj o, o sztucznej inteligencji i jej wpływie na uczelnie. Ja tak myśląc, jak wami o tym porozmawiać, o tym temacie, pomyślałem, że może zacznijmy w ogóle od tego. Jak wy oceniacie potencjał tej technologii? Czy to jest tylko jakaś innowacja w ramach szeroko rozumianych technologii informacyjnych? Czy to jest technologia, którą moglibyśmy nazwać technologią ogólnego zastosowania, czyli tak general purpose technology, które przekroczy sektory, przekroczy pozycje w, w różnych organizacjach i je zrewolucjonizuje. Jeżeli chodzi o mnie, to ja absolutnie uważam, że mówimy o czymś takim jak demokratyzacja dostępu w ogóle do technologii, do wiedzy, do zasobów, które ludzkość wytworzyła. Ja postrzegam jako typową taką technologię właśnie, która, zresztą to widzieliśmy, jak szybko ona trafiła pod tak zwane strzechy. To jest podobnie jak z internetem, tylko internetowi dłużej to wdrożenie zajęło. Natomiast, no Wszyscy obecnie możemy za darmo korzystać z dużych modeli językowych i dla mnie to jest coś, co jest wow. A ja jestem trochę bardziej sceptyczna, bo przypominam sobie, jak to wyglądało, no przypominam sobie z książek, oczywiście nie aż tak do końca z własnego doświadczenia, jak to wyglądało na początku rozwoju internetu, tak, że też te takie oczekiwania, że to będzie właśnie takie bardzo demokratyzujące medium. Bardzo mhm. szybko, spektakularnie po prostu wzięły w web, tak? bo mhm. okazało się, że wchodzą właśnie na to no chociażby platformy, rozmaite modele biznesowe, które bardzo zawłaszczają to wspólne, niby demokratyczne dobro. I myślę, że tak też będzie z, z tą technologią. To znaczy, że wszyscy będziemy mieli dostęp do części tych RLM-ów, które będą działały so-so. Mm -hmm. Natomiast dostęp do tych lepszych, działających bardziej skutecznie, bardziej sprawnie, bardziej precyzyjnie, no trzeba będzie za to płacić już w tym momencie, żeby mieć dostęp do GPT4. Znowu, zbierność przypadkowa, trzeba jednak płacić około 100 zł miesięcznie, tak? No, zgadza się. Moim zdaniem, bardzo tutaj zależy rozwój tych technologii i dostępność, zależy od tego, w jaki sposób regulator się będzie zachowywać. To znaczy, na ile to zostanie oramowana ta dostępność i również sposób, w jaki no, te firmy, które mają monopol, jednak jeżeli chodzi o skalowalność tej technologii, no to oczywiście na, na ile one będą też uregulowane, czy też nie. Ja bym mhm. się o tej demokratyzacji w trochę innym dostępie, bo to jest taka demokratyzacja, o której bardzo często mówimy, że no mamy teraz te rozmaite, właśnie LLM-y, tak? mamy te rozmaite rodzaje generatywnej sztucznej inteligencji. No i to będzie tak, że teraz wszyscy dostaniemy to wzmocnienie intelektualne, które będzie sprawiało, że będziemy Pracować szybciej, że będziemy pracować właśnie bardziej sprawnie, że będziemy ogólnie inteligentniejsi, bo nasza inteligencja zostanie wzmocniona przez te elementy ale mi ostatnio przyszła do głowy taka analogia, że w momencie, kiedy korzystasz na przykład z czata, już idźmy tym czatem, my bardzo dużo akurat korzystamy z czata. Jeżeli na przykład chcesz, żeby czat przetłumaczył ci jakiś tekst polski na język angielski, on to zrobi. Ale teraz tak, potrzebujesz kompetencji jednak językowych, żeby być w stanie ocenić, czy ten czat zrobił to dobrze. I to samo według mnie dotyczy każdego innego obszaru wiedzy. To znaczy, na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie możesz z tego korzystać, ale jeżeli zaczynasz z tego skorzystać w bardziej zaawansowany sposób, to ty nadal musisz mieć jednak własne kompetencje, żeby móc ocenić, czy czat. No właśnie, nie skonfabulował, nie wybrał tego punktu danych, którego nie powinien był wybrać, bo tobie chodziło o coś innego, czy wyprodukował wiedzę, która faktycznie przystaje do celu, który założyłeś, założyłaś i tak dalej, i tak dalej. Więc ta demokratyzacja według mnie w bardzo wielu obszarach będzie pozorna. To trochę tak jak ja używam czatu do generowania grafik. No absolutnie nie jestem w stanie ocenić, czy ta grafika jest wartościowa, czy to jest w ogóle jakieś takie tak, po prostu ładne albo nie. Ładne albo nie. A czy masz podobne, Michał, jeżeli chodzi o kodowanie? Tak. Widzę, że w waszych głosach pojawiły się rozróżnienia na demokratyzację versus zamknięcie dostępu oraz na problem dystrybucji korzyści tak naprawdę tych technologii tak na ile potrzebujemy kompetencji żeby móc faktycznie z nich korzystać i jeżeli pytasz jak to jest w, w kodowaniu którym ja się zajmuję to w ogóle było pierwsze co ja sprawdziłem jak pojawiły się LLM -y, tak czyli ja sprawdziłem czy na ile jestem automatyzowalny tak jak się zorientowałem że nie do końca to Trochę machnąłem na, na to ręką i stwierdziłem, że dobra, to właściwie cały ten szum. Dopiero, się dopiero zorientowałem, że korzyści akurat z tych technologii bardziej się kryją w czymś, co jest związane z wykorzystywaniem naszych zasobów wiedzy, a tych narzędzi to właściwie tylko do tego, że one rozumieją dobrze język naturalny. Ale słuchajcie, jeżeli podnosicie tą kwestię tego, jak można faktycznie skorzystać i jakich kompetencji potrzebujemy, żeby z, z tych czatów skorzystać, to to, co powiedziała Renata, wydaje mi się dość ciekawe i nie często spotykamy się z tym w, w debacie to znaczy tak często się mówi właśnie że czat to obniży koszt wejścia do wykonywania różnych czynności tak arnata właściwie mówi że to trzeba mieć pewne kompetencje żeby faktycznie móc ocenić to czy z tego dobrze korzystamy to jak jak to jest czy uniwersytety będą w takim razie jeszcze miały jakąś przyszłość no oczywiście, dlatego że my właśnie jesteśmy instytucjami, które integrują społeczność, która jest bardzo, ma bardzo wysoką wiedzę specjalistyczną. Także jest to absolutnie dla nas narzędzie. Dla nas naukowców, dla nas wykładowców, dla nas prowadzących właśnie czy to badania, czy wykłady, czy zajęcia. Bo po pierwsze, i to chyba bardzo wybrzmiewa, że jest to narzędzie, które po pierwsze może zdjąć z nas te zadania, które są takie powtarzalne, no w których dużo czasu nas spędza. Spędzamy na tym, żeby coś sprawdzić, napisać, coś coś wielokrotnie już pisaliśmy albo przy odpowiadaniu chociażby na maile. A z drugiej strony też jest to wspaniałe narzędzie do tego, żeby sobie po prostu z nim poeksperymentować i porobić burzę mózgów. Brakuje nam rano. Pomysłów I można oczywiście z nim pogadać, on tam coś podpowie. My wiemy, czy to jest jako specjaliści: jesteśmy w stanie odróżnić, czy to ma sensy od sensu i jesteśmy w stanie w związku z czym naprawdę to wykorzystywać. Przy założeniu, że jednak jest to w ramach naszej specjalizacji i faktycznie opiera się to o tę nasz, naszą wiedzę. No, podam tu przykład. Piszemy w tym momencie artykuł naukowy dotyczący tego, w jaki sposób um, no, rozmaite czynniki wpływają na chęć podejmowania szkoleń. E, I na przykład dzisiaj rano pracowałyśmy nad hipotezami do tego artykułu. E, my opracowałyśmy te hipotezy, to jest nasz autorski wkład, e, przeprowadziłyśmy badania, ale teraz muszę te hipotezy włożyć do artykułu. W związku z czym wpisałam tę hipotezę i poprosiłam czat, żeby ocenił, czy one zostały przedstawione w odpowiednio klarowny sposób. On mi wyprodukował, to jest trochę na zasadzie takiego eksperymentowania AB, które w tym momencie się odbywa w OpenAI. On mi zaproponował dwie wersje i poprosił mnie, żebym oceniła, która z tych wersji jest lepsza. Więc ja mu to powiedziałam, oczywiście on się na tym też jakoś tam nauczył, więc znowu ten wkład ludzkiej pracy w to, jak działa sztuczna inteligencja jest, nawet kiedy za nią płacimy. Ale istotne jest to, że ja byłam. W później w stanie znowu ocenić, czy z mojej eksperckiej perspektywy to, co on mi podpowiedział, jest sensowne czy nie. Być może gdybym nie miała tych kompetencji, no właśnie analitycznych kompetencji pisania artykułów, to ja nie byłabym w stanie ocenić, czy to, co on mi wyrzucił, jest w jakikolwiek sposób sensowne i być może włożyłabym jakąś totalną bzdurę do tego artykułu. Natomiast jako wsparcie... Tak? jako coś, co, tak jak Kasia powiedziała, jest mi w stanie pomóc trochę poburzować, trochę się zastanowić, być moim rodzajem takiego partnera, tak asystenta, to myślę, że to jest, to jest znakomite wykorzystanie. Ale musisz mieć te kompetencje krytyczne, a też kompetencje w zakresie specjalistycznej wiedzy, żeby móc potem ocenić jakość tej pracy, którą ta sztuczna inteligencja wykonała czyli co komplementarność, nie substytucyjność. Tutaj taki chyba obraz się trochę wyłania. Mm -hmm. A powiedzcie mi, jak sądzicie, czy w uniwersytetach, wiemy, że te uniwersytety będą potrzebne, a jak będą w stanie konkurować, czy też uzupełniać, czy może produ produkować osobny model tworzenia tych modeli względem tych gigantów technologicznych? Jak widzicie tutaj rolę uniwersytetów i środowiska open source'owego może? No, ja osobiście uważam, że e, uniwersytety mają te zasoby wiedzy, chociażby w postaci właśnie badań, danych, które zbierały latami, e, artykułów naukowych, raportów itd. Natomiast prawdopodobnie tylko te największe i najbogatsze będą w stanie to wykorzystać na takiej zasadzie, że na bazie własnych dużych modeli językowych będą zamykać te zasoby, właśnie po to, żeby ten wkład, do tych modeli, do tych czatów, był wysokiej jakości i żeby nie było tych problemów, na przykład, które mamy teraz, kiedy ten, te modele halucynują. I też są coraz bardziej rekursywne. To znaczy, to już wiemy, że coraz większa ilość tej wiedzy, która też na przykład zaczyna krążyć na platformach rozmaitego typu, to są rzeczy, które są wytwarzane przez czat, więc to jest trochę wąż, który zaczyna zjadać własny ogon, jeżeli no. chodzi o wytwarzanie wiedzy, co może być wieloaspektowo groźne. Więc faktycznie, tak jak Kasia powiedziała, zamykanie e, swoich zasobów wiedzy po to, żeby uczyć na nich sztuczną inteligencję e, i korzystać z tego, no to może być właśnie ten trend e, elitystyczny, e, elitarny, może nie wiem, którego Myś. przymiotnika tutaj użyć, e, no, który może przeciwdziałać tej demokratyzacji wiedzy. I teraz znowu jest kwestia wyboru Moralnego, ale też wyboru w zakresie polityki publicznej, tak? Do czego mm -hmm. regulator, na przykład, będzie skłaniał uniwersytety i do jakich ścieżek wykorzystania tej wiedzy będzie kierował? Na pewno, co jest ważne, to jest to, żebyśmy wykorzystywali już teraz i eksperymentowali z tymi technologiami po to, żeby je poznawać, po to, żeby sprawdzać, jakie są ich granice, jakie są ich możliwości i po to, żeby samemu się na tym też dalej uczyć. I to jest przede wszystkim teraz wartościową stanie się nasza otwartość na te nowe technologie. No i stąd w ogóle, jak rozumiem te wszystkie rozmowy, żeby zachęcić wszystkich do tego, żeby po prostu za zaczęli próbować i żeby faktycznie sprawdzali, do jakich, jakie możliwości są w tych, w tych innowacjach. Ja powiem, że dla mnie pod tym kątem irytująca jest polityka niektórych uczelni. Jak już o tym mówimy. To znaczy, my nie możemy zamykać też studentom prawa do bawienia się tymi technologiami, do eksperymentowania z nimi, tak? I teraz na przykład wiemy, że w niektórych tych modułach systemów antyplagiotowych zostają wprowadzone możliwości sprawdzania, czy praca została napisana przez sztuczną inteligencję, czy, mhm. czy też nie. Ale po pierwsze, wiemy, że te modele są zawodne. Po drugie, ja nie widzę niczego złego w tym, żeby student napisany samodzielnie tekst na przykład zadjustował językowo za pośrednictwem LLM-u, tak? Czy mm. jeżeli pisze po angielsku, go sprofridował, więc my musimy być bardzo otwarci na to, że tak jak Powiedziałeś, ta technologia będzie technologią wspierającą, która sprawi, że to, co robimy, będzie robione lepiej, będzie lepsze w odbiorze, będzie czytelniejsze, tak? Mm -hmm. Mnóstwo z nas źle pisze, ale mogą nam w tym pomóc. To są właśnie modele językowe, które mają sprawić na przykład, że potrafimy ten tekst wyprodukować w sposób bardziej klarowny, bardziej logiczny, z lepszą linią argumentacyjną i widzę problemów w tym, żeby z tego korzystać. Ja też uważam, że absolutnie powinniśmy dawać tym studentom i pokazywać, jak w ramach tych zajęć, które prowadzimy, można wykorzystywać no właśnie te duże modele językowe. Do tego jest oczywiście potrzebne, żebyśmy sami eksperymentowali i sami widzieli, jak to działa. I też możemy jeszcze chwilę podyskutować o tych detektorach, bo wiem, Michał, że ty uważasz, że tam absolutnie one są: mają duże prawdopodobieństwo wykrycia. Czy w danym tekście, czy nie wykorzystano właśnie któryś z tych modeli, z grupy tej generatywnej, sztucznej inteligencji. Natomiast prawda jest też taka, że w momencie, kiedy my coraz lepiej opanowywujemy promptowanie. To y, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie można już y, w pełni powiedzieć, czy to jest, czy też nie, napisane przez człowieka dany tekst. Stąd też trochę jest to z jednej strony właśnie takie niebezpieczne, no bo y, za chwilę same te detektory już będą prawdopodobnie się trochę gubiły, a hmm. z drugiej strony y, ograniczające, no bo jeżeli będziemy wprowadzać te narzędzia, to studenci, jak i prowadzący będą się no, po prostu bali, czy nie będą wiedzieli, jak to skutecznie i efektywnie wykorzystywać, przez to właśnie, że będą mieli to dodatkowe um, ograniczenia. Natomiast jest to czas to, to na to, żeby porozmawiać też na uczelniach na temat etycznego stosowania mm -hmm. narzędzi. Tak, no jak wywołałaś ten temat detektorów, no to ja tylko powiem, że wydaje mi się, że to jest taka wojna podjazdowa, tak tych Twórców technologii do wytwarzania tekstu i tych, którzy starają się wykryć, czy ten tekst został automatycznie wytworzony, i to jedni są raz mm -hmm. na górze, drudzy na dole. i W tym momencie, akurat, detektory sobie są na tej, mają dobrą pasę, ale to jest też właśnie rozmowa, nie tylko, jakby tak, jedna to jest ta etyka stosowania i być może. Pytanie, czy, które jakoś tak z tej wypowiedzi tym się tutaj wyłoniło, czy to jest, czy umiejętność pisania od A do Z jakiegoś tekstu to jest fundamentalna umiejętność, którą uważamy, że absolwent studiów wyższych powinien posiąść i że po prostu jest jakaś granica, którą powinniśmy postawić i człowiek, który tego nie potrafi zrobić, to nie powinien kończyć studiów wyższych? To jest to jedno, jedno pytanie. A drugie, no to to jest kwestia regulacji tych narzędzi, bo. Chciałem zauważyć, że da się jakby to zrobić, już sami twórcy twierdzą, że da się to zrobić tak te narzędzia, żeby, hmm. żeby dało się wykryć, czy to zostało przy pomocy ich stworzone. Po prostu implementując tam taki cyfrowy ślad wodny, tak, który pozwala na to, żeby odkryć, czy tekst jest stworzony przez LLM, czy nie. No ale, ale czy raczej... w ogóle tego potrzebujemy na uczelniach? Ale wracając do tej demokratyzacji, no bo hmm. my na przykład no nie jesteśmy native speakerami, jeżeli chodzi o angielski, tak? A wymaga się od nas, żebyśmy pisali, jakby wchodzili w kręgi międzynarodowe. Ale no dotychczas, nie ukrywajmy, było to tak, że większość z nas po prostu korzystała z zewnętrznych profilerów, co jest drogie. Co też jakby mniej pozwala kontrolować sam proces, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda właśnie w przypadku proofreadingu? Jak to zostanie rozwiązane, tak? Pisanie w Twoim naturalnym języku i potem korzystanie z takiego LLM-u faktycznie uwalnia trochę ten proces twórczy. Znaczy, ja widzę, jak o wiele więcej swobody ja w ciągu ostatnich kilku tygodni mam w momencie, kiedy zaczęłam po prostu bardziej swobodnie wykorzystywać LLMy do proofreadingu. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, może to jest szansa dla uniwersytetów z naszego regionu, żeby przebić się przez te kolejne setki w rankingach, tak? Dzięki większemu umiędzynarodowieniu i publikowaniu w, w lepszych czasopismach. Zaczęło mi się nudzić już. Dobra, to kończmy. Kończmy. <laughs> Dzięki. Hey. Mam nadzieję, że jeszcze się w tym gronie spotkamy w przyszłych mm. rozmowach AI, ja, a na dziś dzięki. Pa. pa.